Znajdujemy się w pracowni sztuki dekoracyjnej na ulicy Poznańskiej 24. Założycielem tego wszystkiego był Jan Łopieński. W 1862 na ulicy Ordynackiej 3 założył pracownię brązowniczą. Oczywiście odbył przedtem zagraniczne podróże w celu uzyskania jak najlepszych efektów w zawodzie, czyli był i w Wiedniu, w Krakowie, w Wiedniu, w Paryżu. Projektował i wykonywał doskonałe brązy, czy to salonowe, oświetleniowe, zastawy stołowe. Następnie przekazał swoją wiedzę swoim synom, czyli Feliksowi, Grzegorzowi, mojemu dziadkowi. W tej chwili tu już jest fragment, dość dużo zrobiono, przycyzelowane. To już jest całe tło nabity mat, taki dość gruby. Czyli to wszystkie pole poza tą rzeźbą jest zmatowane. Ono było gładziutkie, tak jak tu powiedzmy, te fragmenty. Tu jest też nabity mat drobniejszy. On się różni ten od tego. Na tym właśnie mniej więcej polega cyzelowanie. Żeby tu coś dodać od siebie, ale żeby właśnie tego zamysłu rzeźbiarza nie popsuć, że tak powiem. Praca to jest wyostrzenie całego tego rysunku, jaki tu jest w tej płaskorzeźbie. Czyli wszystko musimy od nowa. Tak jakbyśmy porównali do fotografii, która jest źle zrobiona i musimy ją ostro się jej poprawić. Też każdy milimetr powierzchni muszę opracować przez cyzelowanie. W tej chwili poprawiam właśnie te piórka. I to jest, widać tą różnicę, tu jest już nabite, są te promienie piórka. Teraz możemy wyostrzyć środek. No, czasami trzeba też po prostu odtworzyć jakiś fragment, bo z odlewu może jakiś fragment nie wyjdzie i wtedy musimy po prostu wyrzeźbić taką samą rzecz. Na przykład ten pazur orba, gdyby był, jeden by wyszedł, drugi by był zasypany, czyli by była taka, że tak powiem, gulawa. Więc trzeba było wtedy wyrzeźbić cały drugi. Odtworzyć dokładnie taki sam. Celowanie też jest gotowe. I tu mamy dokładnie ten. Podobna tu praca, bo też tu było dużo piór, więc te czynności były mniej więcej takie same jak tu. Też jest tło troszeczkę inaczej robione. Więc... Elementy podstawy są przedwojenne, łącznie z tym elementem i po prostu jest tylko sama kolumna jest dorobiona i Zygmunt. O te dwa elementy. Te dwa elementy gdzieś zaginęły po prostu i zawierucha wojenna, wiadomo, to tyle rzeczy się tu wydarzyło w pracowni, w firmie, że miało prawo gdzieś, ale teraz postanowiliśmy to uzupełnić i stworzyć to. Przywrócić do dawnej świetności. No. Tutaj są elementy, które będą też na kolumnie. Jeszcze pozostałe orzełki i kartusz będą zamocowane. Tak jak jest w oryginale.